Cześć, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Wyzwania po kolei. Chodzimy już do domu Jonathana. Kto tutaj pod oknem nam stoi? Zbzikowana fanka. Ja pograłam sobie 3 dni simowe, tak aby troszkę do przodu posunąć wyzwanie. No i troszeczkę się tu pozmieniało. Jak widzicie, mamy pieska i ten piesek to jest synek Aresa. Tak, tak, to jest synek Aresa. Wabi się Ati, tak. Ja mu imienia nie zmieniałam. Według mnie piesek jest śliczny, bo to jest taka mieszanka Gieni i Aresa. Dobra, ty jak tutaj się zajmiesz pieskiem? Oprócz tego będziemy mieć dzisiaj również urodziny, znaczy nie dzisiaj, jutro. Jutro wypadają urodziny Kaidena, więc mamy dzisiejszy i jutrzejszy dzień do przegrania. I powolutku zbliżamy się do momentu, gdzie dziewczyny bliźniaczki staną się nastolatkami, bo już wtedy chciałabym troszeczkę zacząć ogarniać też powolutku fabułę Harper, bo Harper będzie, jak już wspomniałam w ostatnim odcinku, będzie ciągnęła dalej to wyzwanie i będziemy nią grać w drugim pokoleniu. Dobra, Jonathan, ty musisz skorzystać i weźmiesz sobie szybciutko prysznic. W środę, tak, w środę o 9 rano mamy zlecenie. Dobra, to idziemy przyszykować śniadanko, bo mamy już 7:50. Nie wiem, czy my zdążymy śniadanko przygotować, kochana Amalio. Chyba raczej nie. O kurka wodna, bo tutaj dzieci wszystkie śpią. Zaraz jest 8 i trzeba iść do szkoły, więc wszyscy muszą wstawać. Wstawajcie, ludzie. Dobra, mamy kanapki z wegetariańskim bekonem, więc myślę, że każdy będzie mógł z tego skorzystać. Chociaż ty, Amalia, w sumie jesteś ogarnięta, więc możesz sobie siedzieć i czekać, dopóki nie wyjdziesz do pracy. Jeżeli chodzi o Dariela, udało mu się ukryć fakt, że pojechał do Komorebi. Amalia nic nie podejrzewała, Jonathan również, więc tym razem mu się udało. Okej, czy ty, kochana, nie musisz iść do pracy czasem? Tak, w ogóle to z Amalią zaczęłyśmy intensywne ćwiczenia. Kupiłam jej specjalnie rower. Okej, Jonathan został sam w domu. Będziemy się opiekować tutaj maluszkiem i będziemy czekać, aż nadejdzie moment naszej reklamy, bo my tu nie reklamy, tylko film będziemy kręcić. Co my tutaj mamy? Jakie zlecenie? Tak, będziemy kręcić agencja aktorska na miarę talentu, zlecenie początek końca. No, to jest film, tak więc będziemy kręcić film. Musimy rozwijać sprawność fizyczną, rozwinąć umiejętności gry na gitarze. Ogarniemy powolutku tutaj rzeczy do ogarnięcia w domu i postaramy się zrobić to, co mamy zrobić. 10. poziom sprawności fizycznej. To sprawności fizycznej chyba raczej nie musimy już ogarniać, chociaż tu nie wiem, czemu w 25% mi się pojawiło. No, ale dobra. Może sobie tutaj ogarniemy ćwiczenia jakieś i może nam tutaj pójdzie do stówy i potem jeszcze zostanie nam gitara i poćwiczyć sceny akcji. Dobra, maluszek, ty mógłbyś się obudzić. W sumie głodny nie jesteś, więc chodź sobie, skorzystasz i będziemy czekać, aż tatuś skończy swoje rzeczy i się tobą zajmie. Bo ostatecznie udało nam się pozbyć pana niani. Ostatecznie udało nam się pozbyć, więc jesteśmy zadowoleni, że już nam się tu nie kręci. I jak będziemy potrzebować, to wtedy zadzwonimy. A w międzyczasie jesteśmy sami bez żadnej niani. Cudownie. Dobra, czyli nam wbija. Okej, świetnie. Czyli jak dojdziemy do stówki, to jeszcze ogarniemy sobie gitarę. I ogarniemy sobie tutaj, co my jeszcze mamy? Musimy ćwiczyć sceny akcji. Dobra. No dobra, chłopaki. Dobra, przyszedł pan od sprzątania. Świetnie, troszkę nam tutaj ogarnie domek. Tak ogólnie to mam tutaj grób Aresa. Jak już będziemy mieli gotowy cmentarz, to wtedy postaram się ten grób też tam dać. Hey Jonathan, a friend of mine heard that you're dancing. No znowu z tą salsą. Anuluj. Nie wiem, co im odmiło, przecież nie tańczymy żadnej salsy. Pogramy sobie na gitarce, obejmij czule może. Ej, kochany. No i pobaw się z nim troszkę. Oczka ma prześliczne, Kaiden. Naprawdę ma piękne oczka. Jedna z moich najukochańszych interakcji to jest. A
Aha, jeszcze najważniejszej rzeczy wam nie powiedziałam. Przecież to jest tak bardzo ważne. A mianowicie Jonathan ma już 5. gwiazdkę, tak? Bo ja grałam sobie tutaj poza kamerkami. Jonathan w końcu doszedł do 5. gwiazdki i już mamy w wyposażeniu tutaj, mamy tą gwiazdkę, możemy sobie tą tabliczkę i możemy ją pięknie tam już ustawić. Tak więc zrobimy również to. Nie wiem, czy dzisiaj, ale na pewno będziemy musieli to zrobić. Jak fajnie. Ona, żeby coś wyciągnąć z tego, to musiała stanąć na taki ten... Na takie krzesełko, czy co to jest? Ja zawsze będę cię kochać. Ojejku. Jedna z tej, druga z tej strony. Dobra, no to wszyscy zajadają porridge. No tylko to umiał zrobić Jonathan. Ale jak przyjdzie Amalia, to może coś ciekawego nam ugotuje. Tak więc wy sobie zjecie. Pięknie nam tutaj sprzątasz, Harper. Nie wiem, czemu ona ciągle w ten sposób dziwny chodzi, jakiś taki. Dobra, Amalia wróciła, zarobiła 2240. Amalia świetnie teraz zarabia. Jak ostatnio grałam, odkąd miała ten awans, to ona naprawdę świetnie teraz zarabia. Dobra, kochana, myślę, że ty przyjdziesz. Ogólnie to potrzeba ci zabawy. Więc zapalisz tutaj może paczuli wyciszające. I pooglądasz sobie film z Darielem. To troszkę sobie ogarniecie zabawę. I w międzyczasie popatrzycie też na Kaidena malutkiego tutaj. Skoro Harper dzisiaj nie ma baletu, to myślę, że ona pójdzie sobie na górę i na szkolnym portalu będzie spotykać się z kolegami z klasy. To jest jej koleżanka, Sandy. Ona jest też córką gwiazd, tak więc Jonathan rozkwita razem ze swoimi pnącymi się w górę roślinami. Nie, nie, nie. Żadne ogrodnictwo. Skoro ona dzisiaj nie ma dodatkowych zajęć, nie ma baletu, chciałaby właśnie tą koleżankę do siebie zaprosić i razem tutaj się pobawić. Okej, zobaczymy. One sobie pogadają. Zobaczymy, czy Amalia zgodzi się na to. Przywitaj się może z twoim synkiem. Obejmij go czule. I weź może wtul się. Popraw mu humor. Rozmawiaj o przebiegu dnia. Zrobimy ryż basmati. Zrobimy na przyjęcie, bo nas jest sporo, więc musimy zawsze gotować na przyjęcie. Tak, żeby starczyło dla wszystkich. Więc ty, kochana, nam przygotujesz tutaj kolację pięknie. Peyton już wróciła. Świetnie. Więc ona przyjdzie, jej zabawy potrzeba. I pięknie nam tutaj nakryje do stołu. Codzienne nakrycie niebieski zrobimy dzisiaj. I przyjdziesz może tutaj pobawić się z Kaidenem w ten piękny sklepik. Biegnij wypinając klatkę piersiową. Jak to fajnie brzmi. No, widzę, że Dariel, on jest tutaj bardzo zainteresowany ogólnie ćwiczeniem, więc myślę, że ma to potacie, bo on ciągle tutaj samodzielnie przychodzi sobie albo tutaj podnosić ciężary, albo boksować. Ale to pięknie jest poddane, no nie mogę, jak to ślicznie wygląda. Mentoruj go tutaj, świetnie. Natomiast ty, kochana, przyjdziesz sobie biegać. Znowu zapomniałam jej te okulary ściągnąć. Bo te okulary się władowały w kasie, nie wiem czemu. Dobra, Amalia pięknie biega, bo ona chce sobie troszkę kilo stracić, bo po ciążach trochę jej tutaj przybyło i ona chce sobie troszkę tych kilo stracić. Jak się na niego wydarł? Jonathan, spokojnie, przecież twój syn dopiero zaczyna. Pięknie ten ryż wygląda, no ślicznie. Naprawdę bardzo mi się podoba. Dobra, myślę więc, że ogarniemy sobie tutaj jeszcze na... Ta bierze prysznic, a Jonathan tutaj się w nią wpatruje. Okej. Dobra, czy ty, koleś, odrobiłeś swoje lekcje? Ty powinieneś swoje lekcje też odrobić. Dawaj, odrabiaj lekcje. Trzeci poziom złośliwości, Dariel. Ojejku, maluszek, co ci jest? Wkurzony jesteś? Dobra. No, tatuś ci pięknie poczyta i możesz sobie spać. Dobra, wszyscy się tutaj troszkę poogarniają. Dokończą to, co mają dokończyć. I będziemy się widzieć z samego ranka. Dobrze, mamy już kolejny dzień. Amalia wcześniej rano wstała i będzie teraz szykować śniadanko. Jeśli zdąży i jej się uda, to jeszcze ma zamiar ogarnąć sobie troszkę biegania. O, maluszka wyciągnie najpierw. Świetnie. Maluszek już się obudził. Cudownie. Chodź tutaj może na chwileczkę, usiądź sobie. Badaj kształty. Natomiast mamusia już szybciutko szykuje jakieś śniadanko. Ogólnie to dzisiaj Kaiden malutki będzie miał swoje urodzinki, więc ostatni dzień widzimy go
jako toddlerka, ciebie fuszący koleś trzeba wykąpać, żebyś nam tutaj nie zafusił naszego synka. Dobra, no Amalia ranny skowronek z samego ranka wstała wcześnie, żeby tutaj wszystko ogarnąć. Ona jest podekscytowana też urodzinami swojego najmłodszego synka, bo będzie już stawał się dzieciaczkiem, więc to też jest ta ekscytacja. Wielka ekscytacja, jak widać. Dobra, Jonathan, czy ty już wstałeś? Okej, świetnie. Zjemy sobie wszyscy śniadanko i będziemy mykać z Jonathanem do pracy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten jego nowy film, który ma, będzie kręcił, bo w sumie przesłuchanie już było. Oczywiście się zakwalifikował, bo jakże by było inaczej. On już jest wielką gwiazdą. Ma już 5 gwiazdek, więc... Maluszek, czemu ty tam siedzisz gdzieś między krzesłami? Dobra, no to dołączamy się z Jonathanem. Idziemy z nim kręcić film. Idziemy przygotować fryzurę i makijaż standardowo. Dawaj, chłopie. Dawaj. Okej. Okay. Zobaczymy, jak będziesz wyglądał. Bardzo już mi się tutaj podoba scena ogólnie. Bo teraz wybieram sobie specjalnie, nie patrzę już na kasę, ale wybieram specjalnie takie filmy i reklamy, w których on jeszcze udziału nie brał. Bo chcę zobaczyć, bo jeszcze nie wszystkich widziałam, nie ogrywałam tak w szczegółach tej kariery aktorskiej i chcę po prostu wszystkie zobaczyć. Zaraz, o, fryzura taka podobna do twojego syna. Chodź, założymy szybko kostium. Okej. Okay. Dobra, teraz musimy jeszcze ćwiczyć umiejętności aktorskie. Okej, dodaj do historii na Simstagramie. Także dawaj, chłopie. Musimy kogoś poznać na planie. Operator ruchu kamery. Powiemy cześć temu panu. Zwiał od nas. Chodź tutaj, bo musimy cię poznać. No to teraz musimy odgrywać scenki. Zaczynamy tutaj od lewej. Walcz ryzykownie. Jak fajnie scena wygląda. Tutaj się samochód pali. Okej, okay, dobrze nam poszło. Opowiedz historię ryzykownie. Jonathan całkiem inaczej wygląda tutaj w tym makijażu, w tych włosach. Teraz będziemy grać na gitarze ryzykownie. Dawaj, chłopie. Mało nam do złota brakuje, mało. No jak fajnie gra. Super. Okej, okay, odegraj. Jeszcze dwie sceny mamy. Zdążymy. Obejmij ryzykownie. Już mamy złoto, ale ostatnią scenę do odegrania mamy scena śmierci. Tak więc odgrywamy ostatnią scenę, mimo że już pięknie złoto mamy. Jonathan, super. Piękne aktorstwo, piękne. A, okej. Okay. Jonathan zdobył złoty medal. Awans na stanowisko wytrawny artysta. Jonathan awansował i teraz będzie pracować jako wytrawny artysta. Zyskuje też możliwość udziału w nowych przesłuchaniach. Także mamy kasę i mamy tutaj 2825. To w sumie Amalia zarabia 2400. On jest wielką gwiazdą i zarabia 2800. Dobra, cięcie. Jonathan zakończył kręcenie swoich scen. Ekipa się pakuje, a nakręcony materiał zostanie wysłany do montażu. Idziemy do domu. My tutaj poszliśmy, to już wykupiliśmy wszystko. Nie wiem, w którym iść kierunku. Czy tutaj chodząca inspiracja, darczyńca? Dobra, czyli tutaj mogę wykupić chodząca inspiracja. No to wykupujemy. W sumie to ja chcę wszystko to wykupić. Czemu nie? I zarwana noc. Okej, okay, i mamy jeszcze dwa punkty. Możemy sobie wykupić paczka. Każdy celebryta ma swoje towarzystwo. Mogą je tworzyć dobrzy znajomi, bądź też przypadkowi. Kiedy tylko Jonathan wezwie swoją paczkę, grupa pojawi się, by pochwalić jego strój lub po prostu mu kibicować. No dobra, no to weźmiemy tą paczkę. Tutaj jeszcze jest... Jonathan cieszy się wielką sławą i nieskazitelną reputacją, dzięki czemu inni Simowie dosłownie wychodzą z siebie, byle tylko go zadowolić. No dobra, to też weźmiemy. Dobra, Jonathan, lecisz do toalety.
Okej, czy Dariel powinien zaprosić koleżankę ze szkoły o imieniu Jane? No proszę, proszę, proszę. No dobra. Dobra, myślę więc, że możemy już organizować szybciutko urodzinki dla Kaidena. O, maluszek, muszę to zobaczyć z bliska, jak to wygląda pięknie. Ostatnia gra na tych dzwonkach, bo teraz już będzie starszy, a jako dzieci nie mogą tego używać. Jak tutaj razem ten się przyglądają sobie. Dobra, więc ty może, skoro zaprosiłeś twoją koleżankę do siebie, przyjdziesz tutaj na chwilkę, podejdź. Zaraz będziesz z nią gadał, nie martw się. I on sobie tak, jak się patrzy w lusterko. No, także on się tu wyperfumuje. Jakiś krem sobie nałoży. I wszystko. Żeby ładnie pachnieć przy dziewczynie. O kurczę, rękę stracił. Tego nie było w programie. Okej, weź może jeszcze sobie, nie wiem, ten dezodorant. Chodź tutaj, pogadasz sobie z nią i dyskutuj na temat niedawno obejrzanych filmów. Okej. Maluszek sobie pięknie gra, jaki on ładny jest. Okej, więc myślę, że możemy wyciągać ciasto. Nie będę tutaj organizowała żadnego przyjęcia, tylko tak normalnie, ponieważ on jest toddlerkiem, tak normalnie zrobimy mu urodzinki takie domowe. Tak więc wyciągamy tort, stawiamy go tutaj. Piękny jest ten tort, naprawdę śliczny. Chciałabym, żeby teraz się wszyscy tutaj może zebrali. Harper wyjdzie wcześniej ze swoich zajęć baletowych. Dobra, kochana, ty mogłabyś się przebrać, bo raczej nie będziemy w stroju kąpielowym tutaj na urodzinach synka. Dobra, ty, kochana, chodź tu pobaw się z twoim braciszkiem, bo w sumie on już zaraz będzie prawie w twoim wieku. Znaczy, nie będzie w twoim wieku, ale będzie już dzieckie. Dobra, no my tutaj poustawiamy trochę tego jedzenia, żeby ludzie mieli czym się częstować, ale w sumie czekamy tylko, aż Jonathan wróci, żeby móc dmuchać świeczki, więc ja tu przewinę do przodu troszkę. Okej. Świetnie, Jonathan wrócił, kasa jest. Okej, więc myślę, że możemy się tutaj wszyscy pięknie razem zgromadzić. Ty już nie mogłeś poczekać na ciasto czy na cokolwiek do jedzenia. Musiałeś coś tam chapać z lodówki, Dariel. Dobra, więc chodź tutaj, Jonathan. Zrobimy sobie grupę i wszyscy będą patrzeć, jak malutki Kaiden będzie dmuchał świeczki. Amalia, czemu ty się przebrałaś w brylę znowu? Dawaj, przebieraj się szybko w ten strój, który ja ci tu wcześniej przygotowałam. Okej. Dmuchamy świeczki, maluszek. Już dzisiaj ma urodzinki. Hej, zobaczymy, jak będzie wyglądał. Dobrze, więc damy mu tutaj aspirację motoryczną. Okej, dobra. Tak więc Kaiden już oczywiście dało mu ten piękny skin tutaj z tymi bliznami na twarzy. To każdemu dziecku daje po urodzinach. Dobra, przechodzimy sobie szybciutko do kasa. In the past, watching videos of us. I have been trying to get rid of your stuff, but voices in my head are telling me to stop. It's all I have left, all I have of you. Thought I was more than a body to hold, baby. I wanted you, wanted us to be something more. I was so sure, I let my guard down for you. Baby, why'd you have to love me like that? I gave you my heart and you tore it apart. Don't know why you had to hurt me like that. Cause now I'm messed up, drinking nonstop. Just trying to forget you and everything we said. But I can't seem to get these thoughts out of my head. Baby, why'd you have to love me like that? Love me like that. Oh, staying inside in my bed all day long. Listening to sad songs and feeling so low. Thinking about you and where we went wrong. Cause I wanna know why you let me go. Thought I was more than a body to hold, baby. I wanted you, wanted us to be something. I was so sure, I let
skończyłam już przerabiać Kaidena, tak się prezentuje Kaiden już po przeróbce. Zmieniłam mu oczywiście włoski i dodałam mu ładne ciuchy. Poza tym nic nie zmieniałam, jest piękny taki jaki był, ma śliczne oczka po Amalii, naprawdę ma piękne te oczka i ogólnie jego karnacja jest taką mieszanką Amalii i Jonathana, więc prawdopodobnie będzie nieco ciemniejszy niż Dariel, bo Dariel to jest bielutki, tak jak Amalia. Dobra, jeżeli chodzi o jego pierwszą pozycję, wygląda w taki sposób. Nie dawałam mu jeszcze zbyt dużo ciuszków, bo w sumie to dzieci i tak szybko dorastają. Tak wygląda druga pozycja. Tutaj mam strój oficjalny, tutaj jest sportowy, piżamka. Tutaj mamy na imprezę, prezentuje się w taki sposób, do pływania, na gorącą pogodę i dwie pozycje na chłodną pogodę. To jest pierwsza i druga pozycja na chłodną pogodę. Okej, myślę, że możemy wchodzić z powrotem do rozgrywki i kończyć imprezę urodzinową Kaidena. Dobrze, jesteśmy już z powrotem w rozgrywce. No, Kaiden oczywiście zaczął tutaj od odrabiania lekcji, tak jak go zostawiliśmy. Dobra, myślę, że możemy zawołać wszystkich tutaj na zjedzenie sobie tego pięknego torta. Zawołaj na posiłek i zjedz. No więc zawołamy wszystkich, którzy tutaj są i będziemy się żegnać z gośćmi, bo w sumie już jest 19, jest dosyć późno. Więc tak w środku tygodnia nam wypadły akurat te urodzinki Kaidena, więc za bardzo nie ma czasu na to, żeby jakąś tu wielką imprezę robić, ale naprawdę Kaiden wyszedł ślicznie, podoba mi się. Jest nawet ładniejszy niż Dariel, bo szczerze mówiąc to myślałam, że Dariel fajny wyszedł, ale Kaiden wyszedł jeszcze lepszy, bo on jest takim, no jest taki większy miks powiedzmy Amalii i Jonathana, ale te oczka ma zielone, piękne i ta karnacja taka jest w pół na pół i według mnie on będzie nawet ładniejszy niż Dariel. Dariel mi się podoba, ale Kaiden według mnie będzie jeszcze ładniejszy. Dobra, więc oni niech się tutaj jeszcze pobawią. A tak w ogóle to gdzie jest Jane? Jane chyba już sobie poszła, bo zbyt późno się zrobiło. W każdym bądź razie, no widać, że tutaj Dariel coś kombinuje również z Jane. W sumie Miki tutaj nie ma, ona tutaj nie mieszka, jest w Komorebi, więc on tutaj samodzielnie może sobie robić to, co chce. Co ty robisz, kochana? Impreza była krótka, zdmuchnęliśmy świeczki i myślę, że będziemy się żegnać. Tak szczerze mówiąc, to Jonathan ma piękne dzieciaczki, no naprawdę wszystkie wychodzą jakieś ładne, bo zazwyczaj to tak jest, że niektóre dzieci są no niezbyt ładne. Weźmy to tak delikatnie ujmijmy, ale tutaj naprawdę jestem zadowolona. Wszystkie dzieciaczki są śliczne. Myślę, że na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki i do następnego. Pa, pa, cześć!